drogą, widzieliście kiedyś vloga domowego bez zmywania naczyń? Chyba jestem pierwsza. Mogę go znaleźć. Bazyl! Nie widzę go. Co ty robisz? Co? Stary pies, ale może? Tak? Stary pies, ale może? Baskin? Cześć! Uzmysłowiłam sobie, ostatnio mając trochę czasu wolnego, zdałam sobie sprawę, że większość vlogów jest nagrywanych w trakcie chodzenia na spacer, wykonywania makijażu czy innych tego typu rzeczy. Więc stwierdziłam, że skoro tak się dzieje i tak jest obecnie na rynku vlogowym, to mogę spróbować nagrać vlog w tych warunkach, które mam na co dzień. Spacerze zygodą nad rzeką. Staramy się jak najmniej chodzić w te takie bardziej publiczne miejsca, jak ten nasz dreptek na Roduni, gdzie tam często się spotykamy na spacerach z wami. No ale cóż, nie zawsze można wyjechać w pola, jak wiecie, padało, więc nawet mój wielki terenowy wózek dziecięcy nie udźwignie tematu pól w tym momencie. Pojechałam na dreptek na Roduni. Piękne miejsce. Słuchajcie, jak się skończy kwarantanna, weźcie psa, jedźcie tam na spacer. Rewelacja. Ale to, co teraz tam zostałam, to jest hardcore. Po prostu. Przed mną biegł jakiś biegacz. I przyznam się szczerze, że miał farta, że biegł szybko, chyba by w mordę dostał. W chwili, w której ja jadę z dzieckiem w wózku, a ten idiota, po prostu tego się inaczej nie da nazwać, zaczyna harchać mi pod wózek, to jest już przegięcie. To jest już duże przegięcie. No ale niestety, takich też mam w swoim towarzystwie. Pozdrawiam wszystkich biegaczy z Puszczy Gdańskiego. Nie mam nic do biegania, uwielbiam biegać, ale są osoby, które stanowczo przesadzają. Jeżeli walczymy z wirusem, to walczmy wszyscy, albo ich nie walczy nikt. Jedno z dwóch. Bo to, że 80% zachowuje się odpowiedzialnie, to znaczy, że pozostałe 20% zachowuje się jak chamy, jak ten biegacz z nad rzeki. Masakra. Zresztą zrobię wam teraz mały pokaz tego, jak wygląda nad rzeką. Są takie miejsca, gdzie nawet wieczory są piękne.
Jaga, powiesz coś? Jaga. Jaga. Spacer, tak? A ty przypięta. No czekaj, jeszcze się odwracam. Masz, tablica edukacyjna. Tak? Jedyne czego się boję do tego, że większość firm... Tak, Jaguś! Tak! Większość firm, która działała na rynku, takich małych firm jak ta moja, albo ciut większych, to po prostu padnie. Bo bądźmy szczerzy, no kto ma takie zaplecze, żeby opłacić lokal, opłacić wypłaty dla pracowników, domenę, hosting, no ja mam tanio, ale wiem, że są firmy, które nieźle za to budują. Dziękuję za ręczniczek, ale na razie nie potrzebuję. Domenę, hosting, ZUS-y, nie ZUS-y, nawet jak będziemy zwolnieni z tego ZUS-u. No to tak jak w moim przypadku, okej, mogę być zwolniona, ale nie oznacza to, że dostanę macierzyńskie jak wrodzę, więc tak trochę nie opłaca mi się zwolnienie z ZUS-u. I kogo na to stać? Bo bądźmy szczerzy, większość tych mikroprzedsiębiorstw, takich jak właśnie to, którym sama działam, nie jest na to gotowe. My nie mamy nie wiadomo ile budżetu zahomikowanego. Szczególnie, że jak wiecie, w naszym przypadku na przykład luty. To był ciężki miesiąc. To był miesiąc. Luty i marzec. Tak naprawdę te dwa miesiące to były takie hardkorowe u nas. Hardcore polegał na tym, że naraz miałam 5 psów na leczeniu i rozwalił mi się namiot za kilka tysięcy złotych, w którym prowadziłam szkolenia. No i teraz pytanie. Nie przewidując koronawirusa, no bo przecież nikt go tak naprawdę nie przewidział, jak takie firmy jak moja mają sobie poradzić w takiej sytuacji?
leczenie, dajmy na to 2000 zł. Nowy namiot, kwestia 4-5 tysięcy zł. Jaga! Właśnie. Robisz dalej cecy? Nie. Cecy? Ja, teraz sobie robisz cecy? Ania. No co? Ja, Ania. Tak? Cecy? Cacy. Nie. Nie? Cacy? O. A ja. Co? To są włosy. Robisz cacy włosom? Nie. Nie ciągnij. Ciągnięcie boli. Cac. Cac. Tak, cac. Cac. Co ciągasz? Co? No, to chcesz na podłodze? Takie smaczne. Z naszego pojadnie, co? Dobrze przesuszone. O nie, daleko od mojego telefonu. Tata, odwróć się. Wróciła. Zapisz. A, już za późno. Chlebek możesz jej zabrać. No tak. No i teraz idziemy Lulu. Lulu. No, zostaw mi tę poduszkę. To masz Lulu swoje. Tam idziesz, Lulu? Wybrałaś nowe miejsce, tak? Matka, przesuń się, bo się dziecko nie mieści. Ach. Home office. O tym rozmawialiśmy. Właśnie. Z jednej strony musimy dojrzeć do pracy, czyli ci, którzy dojrzeli. Z drugiej strony odrywasz się 10 razy w ciągu minuty, dlatego żeby coś zrobić. Bo masz na przykład małe dziecko, jak ja, które non stop potrzebuje naszej uwagi. No, tak poza. To bym oddała na 4 godziny do żłobka. I miałabym chwilę na to, żeby spokojnie przygotować materiał. Do babci się nie da dziecka, bo przecież babcia jest w grupie ryzyka. Do cioci się nie da, bo przecież ciocia studentka. Żłobki zamknięte. Więc co nam zostaje? Zastopowanie budżetu, zastopowanie rynku, zawieszenie działalności i dużo, dużo więcej. To, że ja nie mam dziecka w wieku szkolnym, tak naprawdę niewiele to zmienia. Czyli ja współczuję, że musicie z nimi odrabiać lekcje. Tylko moje dziecko też nie zajmie się samo sobą. I w momencie, w którym ja jestem w domu, ja muszę się nią zająć. I tyle. Jak myślicie? Ile czasu to potrwa? O! Mamy szansę na wakacje w tym roku. Ona wychodzi z założenia, że po co mi ta poduszka, jeśli jej tak nie bierz. Masz wystarczkę? Tak!
Jezu, ile moja rodzina wykorzystuje talerzy. No co, Jaga? Fajne?